zapraszam Was, kochani, na kolejny 24-godzinny challenge na moim kanale. Odpowiedni strój, jedzenie, zakupy, niespodzianka, no i oczywiście toka boka. Jest wczesny ranek, ja dosłownie przed chwilą wstałam, umyłam się, ogarnęłam, sięgnęłam po telefon, a tam oczywiście Wasze komentarze, no i nowe pomysły. Toka boka, smerfy, please. Świat toka boka, rodzina smerfy, please. Mam pomysł na odcinek 24 godziny ze smerfami. Smerfy w toka nocą zrobisz? Please! Toka nocą? Chyba miało być toka boka, ale nie jestem pewna. No dobra, przyjmuję to wyzwanie, smerfy. Moja ukochana bajka z dzieciństwa. To co, na początek może ja się przebiorę, bo ten różowo-pomarańczowy kolor nie pasuje do tego challenge'u. Ubiorę coś niebieskiego. No i od razu lepiej. Co prawda brakuje mi jeszcze jednej rzeczy w mojej dzisiejszej stylizacji. Sięgam zatem do mojej szafeczki, tutaj do szuflady. Otwieram moją szkatułkę i przydałyby się jakieś kolczyki, pewnie niebieskie. Więc ja sobie wybiorę może niebieskie serduszka? Dokładnie tak wyglądają, w takie paseczki i jest to pamiątka z jednej z moich wycieczek. Niestety w mojej kuchni jest pusto, jeśli chodzi o kolor niebieski i jeśli chodzi o jakieś smerfne przekąski. To co? Jest rano, więc idealna pora, aby zrobić jakieś fajne zakupy. Lecimy do Biedronki! Smerf, Gargamel, Laluś, Malarz, Ważniak, a to wszystko w takich oto smerfnych jajkach. Słuchajcie, Biedronka mnie mega zaskoczyła, kompletnie się tego nie spodziewałam, szczerze mówiąc, to nawet byłam przekonana, że niczego smerfnego tam nie znajdę, a tu proszę, zobaczcie, a jakie fantastyczne jajka, wyglądają mega fajnie, oczywiście nie są to oryginalne jajka Kinder, ale zobaczmy jak to wygląda, w takim pudełeczku za około 7 zł chyba. Mamy aż 3 jajeczka z napisem smerfy i mamy tutaj papę smerfa. Oczywiście liczę na to, że znajdę tutaj jakieś fajne figurki, szczególnie papę smerfa, smerfetkę i Gargamela. Zobaczcie, 3 jajeczka, tutaj mamy papę i smerfetkę. I zobaczmy, kto się kryje w kolejnym pudełku, czy są jakieś inne postacie. Uwaga, pierwsza z nich to Ważniak, druga to znowu smerfetka, a tutaj będzie Ważniak? Sprawdźmy, sprawdzamy, zgadza się! Aż 6 niespodzianek, to co? Otwieram pierwsze jajko. Przypominam, abyście w komentarzach pisali pomysły na kolejne 24-godzinne challenge z jakimś filmem albo z jakąś bajką, koniecznie dajcie mi znać. No i sprawdzamy, co tutaj się znajduje. Poczekajcie, co to jest? Tutaj jest jakiś taki krążek. Tutaj jest, ach, to nie będzie figurka, to będzie postać. Na takim jakby bączku wciskamy to tutaj do środka. No i słuchajcie, ja mam Ważniaka. Od razu lecę z kolejną niespodzianką, bo coś czuję, że ten odcinek będzie mega długi. I tutaj już jest figurka. Wystają tutaj nogi, więc wyciągam. Och, słuchajcie, to jest chyba Maruda. Ma taką jakąś groźną minę, wiecznie niezadowoloną. Lecimy dalej. Kolejna figurka, oby nie było powtórki, oby nie było powtórki. Nie ma powtórki, mamy takiego smerfika. Ciężko mi powiedzieć, kto to jest. Ma roześmianą minę, więc może ten, który robił psikusy? Następne jajeczko. O, czerwona czapka, ta-dam-ta-dam. Jest tylko jeden smerf, który ma taką, czyli papa smerf. Uuu, jaki elegancik. Rączki sobie tutaj trzyma z tyłu. Oczywiście biała broda, duże oczy, no i czerwone portki. Te figurki są naprawdę ekstra, szczególnie dla tych, którzy lubią smerfy. O, powtórka, szkoda. Drugi papa smerf. No i ostatnia niespodzianka. Co to będzie? Dajcie mi smerfetkę, no proszę. Niech będzie smerfetka. Nie. Co to jest? Tu nie ma żadnej chyba figurki. Tu jest coś tak dziwnie złożone. Patrzcie na to. Wygląda jak jakaś księga, ale wydaje mi się, że to są
karty do grania w memory, czyli dopasowywanie par. Zobaczcie, jak to wygląda. Oprócz tego, że mamy tutaj postacie z tradycyjnych Smurfów, to jeszcze mamy te takie dziewczyny, które były już w tych takich kinowych wersjach. Kolekcja wygląda naprawdę super. Oczywiście najbardziej podobają mi się te tutaj figurki, takie tradycyjne. To już nieco mniej, no ale te karty jak mega fajnie wyglądają. Oczywiście możemy je rozerwać, no i sobie zagrać w grę. A teraz czas, aby coś zjeść, bo na tą czekoladę z jajek jakoś nie mam ochoty, ale w Biedronce udało mi się kupić bitą śmietanę. Ale do czego? Do smerfo jagód i do smerfo jagodowo-borówkowej galaretki. Tego jeszcze nigdy nie testowałam. Niebieska galaretka. Będzie wyglądać mega fajnie, no i postaram się zrobić taki fajny deser smerfny. Zanim jednak galaretka stężeje mi się w lodówce, to może zagramy w Toka Life World, moją ukochaną gierkę. No i tutaj zaszaleliście. Bo smerfy w Toka Boka to wcale nie będzie takie łatwe, bo ja nigdzie nie widziałam tam żadnej niebieskiej postaci. Zresztą sami się przekonajcie, kogo ze smerfnego świata zaraz tam zobaczycie. Ale ja spróbuję coś wymyśleć. Jak widzicie, jestem w kreatorze postaci, no i tutaj jest problem. Powiedzcie mi, moi drodzy, gdzie ja mogę zrobić niebieską skórę? No nie da się, więc smerfów to my chyba tutaj nie stworzymy. Jedyne co, możemy stworzyć postać podobną bardzo do smerfa, a dokładnie do smerfetki oczywiście, mojej ulubionej bohaterki. Potrzebujemy długie, złote włosy. Myślę, że to będzie ok. Brwi zrobimy jej nieco większe. Koniecznie smerfetka w moim wydaniu będzie miała rumieńce. Smerfetka co miała ubrane? Białą sukienkę. Niestety z białej sukienki mamy tylko taką w kwiatki i ona nie za bardzo mi się podoba. Chyba mamy to. Ta-dam! Jest przepiękna biała sukienka. No i teraz jeszcze czapka. Oczywiście smerfna czapka. Czyli taka zwykła w kolorze białym. Tylko czy my coś tutaj takiego znajdziemy? Zwykła biała czapka. Jedyne co mam, to znalazłam coś takiego. No trudno. To jest postać numer jeden, inspirowana smerfetką. To teraz czas na najważniejszego smerfa, czyli na papę smerfa. Zrobimy mu duży uśmiech. A jeśli chodzi o włosy, no to będą białe, no bo papa smerf jest przecież siwy. Teraz to trochę wygląda jak święty Mikołaj. Chyba może być problem, bo nigdzie nie ma czerwonych spodni. No dobra, zostanę przy tym, chociaż kolory powinny być na odwrót, ale niech już będzie. No i na sam koniec jeszcze czapka. Tym razem nie może być ona biała, niebieska, zielona, tylko powinna być idealnie czerwona. Wybierzmy sobie może tę taką bordową. No i moja postać inspirowana papą smerfem jest gotowa. No i teraz czas na najważniejszą postać. Dlaczego najważniejszą? Bo wydaje mi się, że najłatwiej ją zaraz zrobię. Nie będzie to smerf, więc nie muszę mieć tutaj karnacji niebieskiej, ale zrobimy zły charakter. Czyli Gargamela. Okrutnego. Zobaczcie, najpierw robię jego twarz, teraz fryzurę, włosy oczywiście czarne, a w zasadzie brak włosów, no bo Gargamel jest taki, bardziej bym powiedziała, że łysy. O, w ten oto sposób. Włosy ma tylko na bokach twarzy. Zróbmy mu taką minę, aby wystawał mu jeden ząb. Ta będzie idealna. Nie będzie mieć policzków, ale będzie mieć zmarszczki. Takie czarne, trochę przerażające. Co do stroju, to wydaje mi się, że powinien mieć taki strój czarnoksiężnika, coś brzydkiego. To będzie idealne? Albo to? Myślę, że przy tym zostaniemy. No i zobaczcie, chwila, moment i Gargamel jest już gotowy. Gargamel, który z wielką ochotą złapie małe smerfy. No ale czym byłby Gargamel bez swojego kociaka, czyli bez klakiera? To jest klakier. Gigantyczny kocur. No ale najważniejsze jest to, aby był właśnie rudy. To co? Przechodzimy teraz, niestety nie do wioski smerfów, ale do chaty Gargamela. Sprawmy, aby była ponura.
przerażająca, więc na początek zmieniamy sobie kolor ścian. Robimy jakieś tapety takie w kamienie. Myślę, że to będzie ok. Teraz zmieniamy podłogę, wyrzucamy niektóre meble i zaczynamy tworzenie najbrzydszej chatki. Gargamel jest czarnoksiężnikiem. Gargamel lubi robić jakieś eksperymenty, więc damy mu tutaj kuchenkę. Do tego damy mu jeszcze taki oto kran. Koniecznie musi się pojawić kominek, gdzie będzie sobie palić, gdzie będzie ogień, o coś takiego. Dorzućmy mu jeszcze regał, tam z tyłu ustawimy, tak aby mógł sobie tam ustawiać swoje jakieś magiczne eliksiry. Dorzucamy jeszcze zasłonki, tylko musimy je złożyć w ten oto sposób, a następnie odpowiednio powiesić w oknie. Na ścianie może damy mu jakieś przerażające obrazy, coś brzydkiego. Dajmy mu taką sowę, dajmy taką świeczkę, tutaj jeszcze jeden obrazek. Co do oświetlenia, no to mamy nasz kominek, ale myślę, że będziemy mogli postawić tutaj jeszcze kilka świeczek. Na przykład taki świecznik, tutaj możemy wrzucić jeszcze taki oto księżyc. To samo oczywiście tutaj na tym drugim regale. Jak widzicie, mamy jakieś słoiki, w których mamy pająki, muchy i same okropne rzeczy. Na środku kuchni dorzucimy sobie jeszcze stolik, taki zwykły, mały, drewniany. Przy nim postawimy krzesła, również takie drewniane, ale trochę rozpadające się. Z tej strony powinno być jeszcze łóżko Gargamela, no i miejsce dla klakiera. Dorzucamy roślinki, ale nie takie zwykłe, tylko takie, które wyglądają jakby przed chwilą właśnie zgniły. Na sam koniec kilka drzew, a w zasadzie to nie są drzewa, tylko same takie jakby gałęzie. One również pojawią się tutaj przed domem Gargamela, tak aby raczej nikt nie miał ochoty wchodzić tutaj do środka jego domu. Zatwierdzam, no i mamy to. Ta-dam, ta-dam. Oto nasz Gargamel. Przerażający. Myślę, że możemy zmienić mu jeszcze minkę na taką złą. Mamy tutaj naszego kociaka klakiera, który zawsze wypatrzy smerfy, no a Gargamel nie zawsze jest w stanie je złapać. Miały być smerfy, miały być 24 godziny, a ja zaczęłam ze smerfami, a skończyłam z Gargamelem. Toka boka, powiem wam szczerze, że siedzę sobie tutaj na łóżku, gram w grę i troszeczkę mi się prawie już przysnęło, ale nikomu o tym nie mówcie, bo ja chcę kontynuować mój challenge oczywiście. Jesteście gotowi, aby zobaczyć jedyną na świecie niebieską galaretkę? Ta-dam! Tak się prezentuje. Słuchajcie, udało się, stężała idealnie, jest mega niebieska jak smerfy. Ale żeby ten deser był jeszcze lepszy, biorę bitą śmietanę, wiecie, taką kupną. Tylko poczekajcie, ona jest cała płynna. Dlaczego ona mi się nie chce stężyć? Coś jest chyba nie tak. No ale spróbujmy, może coś tutaj wyleci. A jest, udało się. Dobra, dajmy tego mega dużo. Ja uwielbiam tą bitą śmietanę. No i deser teraz jest przepyszny. A na sam koniec? Na tą przepyszną bitą śmietanę wyląduje kilka smerfo jagód. No i teraz deser jest skończony. Ja już wam pokazałam, jak minął mój dzisiejszy smerfno niebieski dzień. Na sam koniec mogę się takim czymś zajadać bez końca. Uwielbiam bitą śmietanę, uwielbiam galaretkę, no i uwielbiam smerfo jagody. Pychota! Smerfy, smerfy, smerfiki, dajcie znać, kochani, czy taki odcinek wam się podobał. Ja bawiłam się świetnie, jak wam już mówiłam wcześniej, smerfy to moja ukochana bajka z dzieciństwa. Uwielbiam tę piosenkę ze smerfów, no i wszystkie teraz nowe, te takie filmy, które były w kinie o smerfach również. Pamiętajcie, aby zostawić kciuka do góry i koniecznie zasubskrybować mój kanał, a ja się już z wami żegnam. Jedyne, co mi zostało, to dokończyć jeszcze moją niebieską galaretkę. Pa, pa!